Witajcie kolekcjonerzy, ja jestem Krix, a dzisiaj mogę wam zaprezentować jedno z wydań, które wypuścił nasz polski wydawca, firma CDP.pl, i dzisiaj będzie to Talisman de Horus Heresy. Zabieramy się za odpakowanie gry Talisman de Horus Heresy. Coś, co rzuci się wam od razu w oczy, to, że pudełko nie jest obwolutą, jest to faktyczne pudełko. Na dodatek naprawdę sztywne i przygotowane z fajnej tektury, jest to ładnie zadrukowane. Jakościowo jest po prostu super. Zresztą pewnie zobaczycie, jest całkiem fajna faktura tego. Zawartość edycji, czyli jest to odezwa Horusa, 5 drukowanych kart, jednostek, mapa sektora i naszywka oko Horusa. I ta edycja, w momencie, w którym nagrywam odpakowanie, kosztuje 75 zł. Więc myślę, że jeśli kogoś tytuł interesuje, to powinien być zainteresowany tym wydaniem. Otwieramy pudełko. Tak jak mówię, jest to wreszcie prawdziwe pudełko, nie obwoluta. I tak. Najpierw mamy wspomniane karty. Jest to duże, fajny jakościowo papier, grafiki na całość. Jest, tak jak mówiłem, 5 kart. Tutaj wiele nie ma co o tym mówić, bo przedstawiają tam jakieś postaci, jednostki i po prostu taki dodatek. Następnie coś, co jest dosyć dziwnym rozwiązaniem. W kopercie dostajemy płytę z grą. Nie wiem, dlaczego się o coś takiego pokusili, zamiast dać zwykłe pudełko DVD. Proszę, mamy płytę. Jest to tyle dziwne rozwiązanie, że w pudełku mamy sporo miejsca na DVD boxa, a dostajemy grę w kopercie. Wspomniana naszywka oko Horusa, chyba tak. Tak mi się wydaje. Jest naszywka. Może nawet prasowanka. Jakościowo nie można się do tego przyczepić, bo jest bardzo dokładnie wykonana. Jest tutaj mapa sektora. Mniejszy ten plakacik niż w pozostałych wydaniach, które wam pokazywałem. Kredowy papier, jednostronne. I przypomina taką bardziej grę planszową. Mamy tutaj również tą wspomnianą odezwę Horusa w języku polskim, na takim całkiem fajnym papierze. I na końcu w formie kartki klucz do aktywacji gry na Steam. I tak jak mówię, pudełko ma jeszcze sporo miejsca, jest tutaj tylko wsadzony wypychacz. Nie wiem, dlaczego to tak zrobili. Dziwne rozwiązanie, niekoniecznie dobre, no ale przynajmniej mamy płytę z grą. Lepsze to niż nic. Ok, i to tyle, jeśli chodzi o to wydanie. Dziękuję firmie CDP.pl za podesłanie mi tego zestawu, dzięki czemu mogę go wam zaprezentować. Wy mi piszcie, co uważacie o tym wydaniu. My widzimy się już niedługo, tak więc dzięki i do zobaczenia. Cześć.